Czemu ta dziewczyna na Instagramie nie wygląda tak jak ja? Dlaczego ona wygląda lepiej? Dlaczego ona ma chude nogi, płaski brzuch, a ja nie? Przecież też ćwiczę. Nie zliczę, ile razy takie myśli pojawiały się w mojej głowie, kiedy zbierałam się na trening, przyglądałam się w lustrze, patrzyłam na swoje ciało. Później łapałam się na tym, że robię to samo, czyli robię sobie zdjęcie wypozowane, żeby wyglądało jak najlepiej, żeby moje ciało się dobrze układało. W końcu znam swoje ciało najlepiej, więc wiem, jak ono dobrze wygląda. I staję się tą dziewczyną, gdzie dostaję później wiadomości, że wow, jak ja dobrze wyglądam, że wow, chciałabym mieć taką figurę jak ty. A ja z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że sprawiłam tym zdjęciem, że wyglądam jak najlepiej mogłam w danym momencie i sprawiam, że ktoś inny wpada w tą pułapkę. I dlatego w tym filmie chciałam wam przekazać nie tylko moją rutynę ćwiczeniową i to, co robię, ale też to, jak z takiej toksyczności ćwiczeń wpadłam po prostu w to, że lubię ćwiczyć i nie myślę już o takich rzeczach, nie porównuję się, tylko po prostu robię to, bo sprawia mi to przyjemność i wychodzi to bardziej naturalnie. I tak właśnie jest z bieganiem. Bieganie stanowi dla mnie wielkie wyzwanie dalej. Mimo że przychodzi mi już ono łatwiej niż kiedyś, to stanowi dla mnie ogromne wyzwanie. Bo wiecie, te myśli, nie dam rady, myśli, może jednak gdzieś odpuszczę, może powiem, że poszłam biegać, a tak naprawdę nie pójdę, które towarzyszyły w sumie do momentu, aż wystartowałam. Nawet w tym momencie rozgrzewki one ze mną były, bo po prostu w głowie miałam, że nie chce mi się, nie dam rady, jestem słaba, ale w końcu trzeba było to przełamać, stawiać sobie małe wyzwania w trakcie biegu. Wiecie, dobra, dobiegnę do tego znaku, dobiegłam do znaku, to może dobiegnę teraz do tego samochodu, który tam stoi. I powoli do przodu, aż w końcu w tym momencie robię to, na ile mogę. Podziwiam piękne widoki dookoła, delektuję się po prostu tym bieganiem, ale nie nakładam na siebie presji. Jeśli czuję, że nie daję rady, staram się docisnąć, ale bez przesady, na spokojnie. Wiem, że robię co mogę i to ma mi sprawiać przyjemność, a nie być dla mnie katorgą. Mimo że zmęczenie jest okropne, ale czerpię z tego jak największą przyjemność. Wracam później zmachana i cieszę się tym. Cieszę się, że czuję tą satysfakcję, że dałam radę. Nawet jeśli to mają być kilometr, dwa, to cieszę się, że robię progres i daję z siebie wszystko i podejmuję się jakiejś aktywności po prostu. To jest naprawdę satysfakcja nie do opisania. Przysięgam. I później jest pot, jest uśmiech i szczęście. No, wyglądam jak 7 nieszczęść aktualnie. Smacznego. Z jedzeniem też było różnie, bo wiecie, jest jakaś taka presja, która rośnie w głowie, bo ta dziewczyna na Instagramie je zdrowiej, lepiej, ładniej, a ja jem kanapkę z szynką i serem. Ale chodzi o to, żeby słuchać się swojego ciała i aby dawać mu po prostu wartości odżywcze. Skoro wiem, że zrobiłam dobry trening, na którym się zmęczyłam, to dlaczego mam nie zjeść czegoś dobrego, co sprawi, że moje ciało będzie zadowolone? Powiem wam, bieganie takie z rana jest tak, nie wiem, oczyszczające, w sensie, wiecie, jestem już w tym momencie po prostu, gdzie ja lubię biegać, sprawia mi to przyjemność i mimo że dalej walczę o życie podczas biegania czasami, to po prostu lubię to uczucie po bieganiu, tą satysfakcję i po prostu, no to jak się czuję i to jest bardzo fajne, więc fajnie jest tak sobie pobiegać z rana, zrobić jakąś aktywność już rano i wiecie, zrobić coś już. Pamiętam, jak raz przed szkołą tam jakoś wstałam wcześniej i poszłam biegać, to też się wspaniale czułam i naprawdę na cały dzień to było tak fantastyczne. Także polecam każdemu spróbować, chociaż trochę się przebiec, albo chociaż zrobić marszobieg, naprawdę warto. I to jest taki mój główny highlight aktywności. Aktualnie skupiam się najbardziej na bieganiu, niemniej jednak robię treningi takie, wiecie, też zwykłe. No i dzisiaj wam to wszystko pokażę, w troszkę takiej formie, może innej, ale mam nadzieję, że wam się spodoba przede wszystkim. I pamiętajcie, że to jest coś, co dopasowujecie do siebie tak naprawdę, bo treningi to jest kwestia tego, co wy chcecie osiągnąć, co chcecie zrobić, w jakim celu trenujecie. I ja cieszę się, że doszłam do tego momentu, że właśnie robię to, bo po prostu to lubię, sprawia mi przyjemność, satysfakcję, a to, co się dzieje z ciałem, to jest fajny skutek uboczny. Także dziś was to wprowadzę. Powiem wam, że druga rzecz, która mnie motywuje do jakiejś aktywności, poruszania się, zrobienia kroków, to jest zegarek, bo zegarek liczy mi kalorie spalone w ciągu dnia i mam taki cel, który muszę spełniać. Są minuty takich ćwiczeń i godziny takie, wiecie, aktywne, że nie siedzenia, leżenia, tylko takie na przykład chodzenia, czy po prostu, wiecie, jakieś, że ciało coś robi, tak to nazwijmy. I właśnie to mnie bardzo motywuje do jakiegoś ruchu, bo mam ten goal 240 kalorii takich spalonych, nie takich, wiecie, z życia, tylko zrobienia czegoś. I nie dość, że dostaję powiadomienie, to wiecie, jest takie fajne, że o, you did it. I to jest bardzo fajne i motywujące, więc chcę to wypełniać codziennie. Zwłaszcza jak zrobię wszystkie 3 rzeczy, wypełnię, to już w ogóle jest super. Więc to mnie bardzo motywuje, aby wykonywać właśnie ćwiczenia. No i w tym momencie idę sprzątać auto rodziców, bo się ugadałam z mamą i idę je posprzątać. I to będzie dosyć dużo takiej aktywności, zwłaszcza, że jest strasznie gorąco, więc na pewno się wypocę ogromnie. Tak. Także siedziałam trochę przy komputerze teraz, a idę teraz się poruszać, bo też nie wiem, jak jest ciepło, to mam o wiele więcej parcia na taką aktywność, na, wiecie, robienie czegoś, ruszanie się i nudzi mnie siedzenie przy komputerze i w ogóle siedzenie na tyłku i, wiecie, chcę się poruszać więcej. Także biorę wszystko, co potrzebne i lecę do garażu sprzątać. Przez długi czas byłam przekonana, że ja nie mam czasu na takie małe aktywności, na dodatkowy ruch, wiecie, poza treningami, a się okazuje, że mam go ogrom. Przejście się po mieszkaniu, odkurzenie go, wyprowadzenie dłużej psa, to wszystko da się zrobić i daje ogromną satysfakcję, wprowadza nam ruch, wprowadza więcej kroków i robi ogromną różnicę w całym dniu, także spróbujcie, odkurzcie to mieszkanie, pójdźcie na dłuższy spacer z psem, a zdziwicie się, jakie fajne będą tego efekty. Plan mojej aktywności, nawet chodzenia po domu, bo jeszcze mam w sklepie, gdzieś tam i w ogóle. I aktualnie mam spalone 329 kalorii, 27 minut jakiegoś tam ruchu, 8 godzin na nogach. Ciekawie mnie jeszcze lubię sobie sprawdzać, ile kroków zrobiłam. Aktualnie 7255, ja zazwyczaj robię koło 8000. Chciałabym robić koło 10000, więc czas zacząć się wybierać na dłuższe spacery na pewno. I w ogóle spacery, bo spacerów raczej nie praktykuję samych w sobie, jak już to z psem, czy właśnie bieganie. Także no, na temat jak to wygląda z aktywnością, pod wieczór pewnie, troszkę później jeszcze niż teraz, zrobię rozciąganie, bo rozciąganie jest moim nieodłącznym elementem. I dzisiaj, jako że miałam bieganie, to nie miałam treningu typowo na jakieś partie ciała, ale o tym wam powiem, bo wiem, że to też was interesuje. I teraz tak, jeśli chodzi o ćwiczenia na ciało, wiecie, na dupę, na brzuch, ręce, na dole zostawię wam kanały, z których korzystam, jeśli robię takie treningi, albo bardziej też kanały, z których się dowiedziałam wiele na temat ćwiczeń, ponieważ ja już jakąś wiedzę mam, jako że bardzo mocno zainteresowałam się tam ponad 1,5 roku temu siłownią i, wiecie, dźwiganiem z ciężarami. Ja wiem, że aby progresować z wyglądem, nie wiem, aby mieć dużą pupę, trzeba jeść i mieć nadwyżkę kaloryczną i cały czas wzmacniać bodziec, w sensie zwiększać bodziec po prostu, jeśli chodzi o ciężary. I tak się zbuduje na przykład pupę, czy w ogóle jakieś inne mięśnie, w taki sposób się zbuduje. I ja to wiem i swoją wiedzę właśnie jakichś ćwiczeń takich siłowych przekładam po prostu na treningi w domu, więc korzystam z tego, co zdobyłam. Jeśli chodzi o brzuch, lubię czasami sobie właśnie robić z jakichś kanałów na YouTubie brzuch, jak nie mam weny do jakiegoś treningu, więc to wam wstawię w opisie. Także jeśli chodzi o tyłek, to bardzo fajnie jest mieć gumy, zresztą do rąk też fajnie jest mieć taką większą gumę, bo z nią można fajnie pokombinować, jeśli chodzi o ćwiczenia. No i to jest taka moja baza w domu. Mam jeszcze jakieś ciężary w domu, także to też nie jest problemem. Ale aktualnie głównie jak ćwiczę, to właśnie coś do zatrzymania formy, więc nie progresuję i jakoś bardzo na tym się aktualnie nie skupiam. Więc postaram się wam w opisie dodać to, z czego czerpałam wiedzę, z czego nauczyłam się tych podstaw takich właśnie siłowniowych, które nauczyły mnie po prostu ćwiczeń, które wykonuję. No i właśnie rozciąganie aka yoga, czasami robię sobie dłuższą sesję, czasami krótszą, wiecie, rozciągam się, rozluźniam mięśnie. Trzeba, warto dbać o to rozciąganie, bo jakby ono nas wspomaga, że tak ujmę. No. Także o rozciąganiu wam jeszcze dzisiaj powiem, bo będę na pewno robiła, bo tym bardziej, że miałam dzisiaj bieganie. Śmiałam się, bo wysłałam filmiki chłopakowi i mówiłam, że ja mimo wszystko bardzo lubię ruch i lubię tą aktywność i lubię czuć, że wiecie, coś zrobiłam, a on mnie tak mocno zekspozował. Ale naprawdę lubię to. I to jest fajne, jak dojdziecie do momentu, w którym lubicie ten ruch, bo to jest wtedy zupełnie inne podejście i zupełnie inaczej się podchodzi do aktywności i jest o wiele większa chęć wykonywania tej aktywności przede wszystkim. I tu w tym momencie przełamuję swoją ogromną barierę, ponieważ ćwiczę w stroju, który dosyć pokazuje moje ciało i jeśli byście uważnie, mimo wszystko gdzieś boję się wystawiać swoje ciało na ocenę i często gdy były fragmenty jak ćwiczyłam, to bałam się to pokazywać, bo co jeśli coś robię źle i ktoś zwróci mi uwagę, bo jeśli coś będzie wyglądać nie tak, ale to jest ciało, zależy mi na tym, żeby wam pokazywać naturalność. Jeśli gdzieś moje ciało się zwija, wygląda w taki, a nie inny sposób, to tak wygląda i takie ono jest, więc nie mam co was oszukiwać. Także rozciąganie, lubię to, wyciszam się bardzo i jest to fajna część dnia. Warto sobie ją wprowadzić, czy to na wieczór, aby oczyścić się z całego dnia, czy to rano, aby po prostu się pobudzić i wprowadzić już aktywność z rana. Naprawdę najlepsza decyzja, jeśli chodzi o wprowadzenie aktywności. Tu robiłam jakieś ćwiczenia, które po prostu czułam, że chcę zrobić, które lubię robić. Czasami oglądam coś na YouTubie, ale po prostu najważniejsze jest to, że dbam o siebie i jakby słucham swojego organizmu, tego, czego on potrzebuje w danym momencie. I nie robię na siłę. Jeśli czuję, że chcę zrobić przez 5 minut, to robię przez 5 minut i jestem zadowolona.